Jak co aktualizacje w grze Brawl Stars, do gry zostają dodane nowe hyper doładowania. Ja jeszcze niestety wszystkich nie testowałem, więc dzisiaj odblokujemy je wszystkie. I dzisiaj sprawdzimy, które hyper doładowanie warto kupić, a które nie warto. Ale wiem jedno, na pewno warto jest brać udział w konkursie w moich odcinkach, ponieważ ta oto osoba zgarnia 200 gemów z poprzedniego odcinka. Gratuluję! To był konkurs organizowany przez JJK, więc zostawcie dla niej łapeczkę w górę i serduszko. A jak się następnym razem pojawi, to na pewno przygotuję dla was kolejny konkurs. Na samym początku zacznijmy sobie od Barley'a. Barley dostaje hyper doładowanie, które nazywa się Zduszony Gniew. Barley rzuca trzy duże mikstury, które niszczą również wszystkie krzaki po ich trafieniu. Ej! A to przypadkiem nie miało być tak, że Barley niszczy nawet struktury? Oj, super cel, nie popisaliście się. Przetestujmy. Odpalamy hyper doładowanie i rzucamy. Leci! Raz, dwa, trzy, cztery. Faktycznie! Zniszczył tylko i wyłącznie krzaki, a ścian nie rozwala. Ale bez sensu. Więc z tym hyper doładowaniem możemy tylko i wyłącznie zajrzeć, kto jest w krzakach, ponieważ je zniszczymy. No to teraz odpalmy mecz i przetestujmy hyper doładowanie. Na początku sprawdźmy, ile razy muszę uderzyć przeciwnika, żeby naładować sobie hyper doładowanie. Uwaga. Pierwszy strzał był Dynamike'a. Uwaga. Drugi. Dostał. Trzeci. Oj. Czwarty, dobra. Piąty. Uwaga. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. 10 i jeszcze nie naładowane. Niesamowite. 11 strzał. Tam był 12. 13. 14. 15, leczymy się. 15 razy jeszcze nie jestem naładowany, niesamowite. 16. 17. Dobra, 17 razy. I patrzcie na to, niech ktoś wejdzie w krzaki. Damy hyper doładowanie i rozwalimy wszystkie krzaki w koło. Tam pamka na 8, nie wytrzymam. Dobra, dobiję go. Buu! Dostał, Draco leży. Hyper doładowanie i niszczymy! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Spalona! I to ostro! No i niestety Melody też została zniszczona. Szczerze? Mecz się skończy, zanim nabijecie tą hyperkę. Oceniam 2 na 10, nie więcej. Piperka też doczekała się swojego hyper doładowania, które nazywa się Deszcz Bomb. Piper opuszcza jeszcze więcej bomb i odskakuje z większą prędkością. Niszczy również teren, na którym wyląduje. Na początku arena treningowa, odpalamy hyperkę i ultujemy w kierunku Brzegobota. Bomby wyleciały u góry, jak widzicie, wskoczyłem na bota i też został odsunięty. Czyli przy okazji odpychamy przeciwnika. No to teraz zagrajmy. Standardowo policzmy sobie ilość uderzeń na początku. Raz. Dwa. Porobiona. Trzy. Cztery. Ładne hity. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Gdzie ty jesteś, perła? Pięć! Okej. Pięć mocnych hitów, jak widzicie. Naładowało się mocno. Pięć. Sześć. Siedem. Ale siadło. Im dalej jesteśmy, tym szybciej pierścień się zamyka, ponieważ zadajemy mocniejszy damage. 8! Dobra, 8 razy! Musimy z daleka uderzyć, żeby załadować pierścień. No z bliska wiadomo, jest 10 razy, nie? No i dobra, skupmy się na tej bi, gdzie ona jest. Czy ja zostałem z tą bi, czy z jakąś inną postacią? Halo? Dobra, jest Spike! Widzowie, atakujemy Spike'a. Pierw bomba jedna. Bomba druga. Hypercharge i wjeżdżamy w niego! Nie trafiam! Dobra, ale odbiłem go! Fajnie to wyglądało. Odbijamy, on odskakuje i jeszcze kontrująca plomba. Hyper doładowanie 10 na 10. Dlaczego? Jest mega OP, bo nie dość, że odskoczymy, to jeszcze rzucimy więcej bomb i jeszcze odbijamy przeciwników, na których głowie wylądujemy. Mega, mega opłacalne hyper doładowanie. W końcu doczekałem się hyper doładowania do Franka. Moi drodzy państwo, nazywa się sejsmiczne uderzenie. Podczas super ataku Frank macha teraz młotem dookoła siebie. Prędkość 26, obrażenia 5, tarcza 25. Testujemy. Dobra, podejdźmy trochę do przodu i spójrzcie na to. 3, 2, 1. Sejsmiczne uderzenie. Boom! I przy okazji wszystkich wokół stunuje. Moi drodzy, to jest najlepsze hyper doładowanie w całej grze. Zagrajmy mecz. Frankiem gramy standardowo Brawl Ball. No i lecimy, moi drodzy państwo. Zobaczmy, ile razy musimy uderzyć przeciwnika, żeby nabić hyperkę. Raz, dwa. Okej, dwa na razie były. Teraz trzy. Czyli trzy prawie pierścień zamknięty. Wbijam tego gola. Na szczęście nie, dobra. Okej. Ja zabiorę im piłkę na razie. Gdzieś wybiję tam. Tu będą razy dwa, okej. Pięć, sześć, siedem.
8. O, jaki ten Frank jest teraz szybki, bo teraz Frank został też zmieniony. Jeżeli tracimy życie, nasz Frank szybciej bije. Patrzcie na to, jak on atakuje szybko teraz. To jest niesamowite. Mamy hyper doładowanie i patrzcie, co się dzieje. Ult! Boom! Wszystkich zestunowałem, bramka rozwalona. Nie ma struktur. Mega mocne hyper doładowanie. Okej. I teraz tylko ich dobić, pyk. Moja piłeczka, lecimy. Poko nie ma szans mnie pokonać, zobaczcie, co może mi zrobić. Nic mi nie zrobi. Teraz robimy tak. Wybijamy ult. Nie trafiam, nie trafiam, ale na szczęście szybciej uderzam, więc kozacko. Raz, dwa. Teraz mamy szansę rywalizować z każdym. Hyper doładowanie, bomba. Zestunowani i gol. Mocny zawodnik ten Frank. Naprawdę kozak. Ta postać jest totalnie inna w tym momencie. Jeszcze ulcik. Boom! Mamy to. Obowiązkowe hyper doładowanie w każdym Franku. 11 na 10. Rubinowa Meduza Ems też dostała nowe hyper doładowanie, które nazywa się Mgła Hype'u. Ems odpycha wrogów na obrzeżach jej super ataku po aktywacji, po czym uwalnia potężną dawkę sprayu. Przetestujmy. Aktywujemy hyper doładowanie. Ult. Okej. Zostali odepchani i przyatakowani sprayem. Czy te hyper doładowanie jest jakieś super niesamowite? Nie sądzę, ale zagrajmy meczyk. I też zagramy sobie za dymę. Policzmy uderzenia. Raz, dwa, trzy. Kurczę, to będzie ciężko wyliczyć uderzenia, bo uderzenie Ems uderza kilka razy, więc może nie ma sensu tego liczyć, tylko nabijmy hyper doładowanie. Okej. Póki co dobrze czyścimy. Porobieni. No, pokonałem trochę przeciwników, ale jeszcze nie mam nabitej hyperki, więc ta hyperka długo się nabija. Wow, 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 padłem. A, wcisnęliśmy gola. Ciekawe. Dobra, obijamy. Moja piła w walce z Rose'ą. Pyk. Pyk. Nie wiem, czy jakaś postać dłużej nabija hyper doładowania jak Ems. Chyba najdłużej to robi. Co się dzieje? Okej. Okay. Hyper doładowanie. Ems! Bijemy, 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 bijemy. No! Dobra, jestem troszeczkę rozczarowany tym hyper doładowaniem. Co prawda przenika przez ścianę, więc spoko. Ale nie jest jakiś super fajny. Bardzo długo się nabija. Działa podobnie jak ult, ale ten ult jest 100 razy lepszy z tym wężem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem rozczarowany trochę tym hyper doładowaniem. Oceniam 4 na 10. Nie więcej. Menelo Angelo też dostał hyper doładowanie, które nazywa się W żywiole. Podczas hyper doładowania super atak Angelo podąża za nim. Takie sobie. No to testujemy, ale na początku uderzmy bez hyper doładowania, jaki damage zadamy. Bomba, 4000. Hyper doładowanie i uwaga. Boom. 5000, teraz ult. Zobaczcie, za mną podąża i strzał. 4000. Ale zaczynamy zarażać po 500, tak? Bez tego uderzamy 4000. Nie, no to jest totalna porażka. Co to ma znaczyć? Że po prostu będziemy mogli dodatkowo kogoś jeszcze zarazić? No nie wiem, ja oceniam te hyper doładowanie na najgorsze w grze. 1 na 10. Nie kupujcie. Siwy dziadzia z wąsem, czyli Gale, dostał też hyper doładowanie, które nazywa się Śnieżyca. Super atak Gale'a jest nieco szerszy, a zadymiarz wystrzeliwuje dwukrotnie, odpychając wrogów jeszcze dalej. Przetestujmy. Na początku klasyczny ult w bota z tej strony. Zobaczymy, jak daleko poleci. Let's go! Wow, faktycznie daleko. Używamy hyper doładowania i... Wow, jaki szeroki atak! Go! Na koniec mapy! CS5! Mocne, jeszcze raz. Tylko, że tym razem tego bota przepchamy w innym kierunku. Pyk. Raz, dwa, trzy. Go! Okej, okay. Tylko tyle go przesunęło. Co jest? I poleciały dwie zadymy śnieżne? Jeszcze raz sprawdźmy. Może do góry. Uwaga, trzy, dwa, jeden... Raz, dwa. Tak, dwie zadymy śnieżne go odpychają. Nabijmy sobie jeszcze raz ulta i odepchamy go na dół. Bo to jest mega fajny hypercharge. Gotowi? Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie go pchnąć na sam dół. Hyper doładowanie i ult. Raz i dwa. A dobra, tylko dotąd. Bot jest chyba za ciężki. Ale uważam, że to jest kozackie hyper doładowanie i daję mu, no, 8 na 10. Nie da się nim nie trafić przeciwnika. Rico też dostał hyper doładowanie. Król sprytnych strzałów. Pociski super ataku Rico odbijają się jeszcze dalej. No to testujemy. Oczywiście tym kozackim skinem. Strzelmy sobie na początku zwykłym ultem. Okej. Okay. Czyli wróciły tak naprawdę kawałeczek dalej za Rico. Niech będzie. Teraz. Hyper doładowanie, ult.
No dobra, teraz to się odbijają dwukrotnie dalej. Lecimy z meczem. Odpaliłem idealną mapę pod Rico. Nazbierajmy sobie trochę power cubesów. Bo Rico na początku ma mało życia. Mamy Bulla. O, na nim będzie fajnie nabić sobie hyper doładowanie. Gdzie ty jesteś? Chodź, Bull. Okej, dostał elegancko. Znowu siadło pięknie. Ucieka. Chodź, wariacik. Dobra, znowu ładnie siadło. I zaraz będzie cała hyperka. Na jednym Bullu. No i kozacko. Rozjechany. Dobra, wchodzimy na środek. Gdzie są zadymiarze inni? Halo, zadymiarze. Rozwalmy może te skrzynki jeszcze. Mortis. On z kimś tutaj walczy. Z kimś? Z Samem. Nie Samem, Bazem. Nie! Jak on się nazywał? Kurczę! Gwiazda Hollywood. Uciekam. Ale dostałem hita. Mamy hyperkę. Nie możemy jej zepsuć. Musimy zagrać to idealnie. Hyper doładowanie i... Let's go! Porobiony, elegancko. Zobaczcie, jak te kule się odbijają. Coś pięknego. Ult. Dobra, mocny jest. A, nie chciałem go zabijać, chciałem się z nim pobawić, no ale trudno. Gadżet do Rico oceniam 10 na 10. Obejrzałeś film do samego końca? No to napisz w komentarzu, który z tych hyper doładowań ci się najbardziej podoba. Na dzisiaj to było tyle, zostaw łapkę, suba na kanale, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!